po pierwsze Radia urbanizacja Kącika. tych, na terenach miejskich, po drugie w tych częściach miast, gdzie istnieje wysoka mobilność, czyli dużo ludzi się sprowadza, dużo się wyprowadza, ci, którzy mieszkają tylko o przestępczości dzisiaj, proszę Państwa, w Warszawie. I to powoduje zatem, że takie dzielnice, w których ktoś nowy się pojawia, no, to stanowią dla niego zagrożenie, prawda? Jak jeszcze jest to ktoś, kto przyjechał do Warszawy z mniejszych ośrodków, gdzie przestępczość jest niewielka i w zasadzie nie trzeba się nią przejmować, nie trzeba, nie wiem, samochodu zamykać, kiedy się na chwilę wychodzi do sklepu, no to z takich ktoś może być w Warszawie nieźle przerażony. Statystyka chciałaby być nauką obiektywną, ma jednak bardzo dużo ograniczeń. Na mojej Białołęce zanotowano w tym roku 3 zabójstwa. Zarejestrowane. Tylko tyle. To jest jaki wynik? Dobry, zły? No, jesteśmy w ten sposób na tych kilkanaście dzielnic Warszawy na chyba 5. miejscu, ale to jest malutko. A jeszcze do tego dodajmy, że jedna z tych trzech... Chce się żyć. Jedna z tych trzech to jest taki dosyć znany przypadek ujawnienia zwłok kobiety na ulicy Kępa Tarchomińska. Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w Śródmieściu. W każdym razie na pewno nie u nas, no ale zarejestrowano. To z mieszkańców mówią, zabierajcie to morderstwo, nie chcemy, żebyście nam psuli statystyki. Gdyby zostawiono te zwłoki, porzucono kilkadziesiąt metrów dalej, to już to by było zabójstwo, do którego doszło w Jabłonnej. Jabłonnie, przepraszam, tak to się nazywa. To ciekawe, jak mieszkańcy tak mówią, hol, przypominam się, nie wiem, czy to był sketch, czy film jakiś taki, że właśnie leżały zwłoki na połowa na ulicy, no, połowa na chodniku. Trotuar, tak? Tak, gdzie mówimy. No, jak na ulicy, to tam, prawda, inne władze, no to, a jak na ulicy, to inne, więc trzeba szybko. Dawno, dawno temu policjanci opowiadali mi o tym, że kłóciły się policje, komisariaty na obu Pragach, gdzie leżą zwłoki, bo leżały na torach kolei średnicowej, która wyznacza granicę między Pragą Północ i Pragą Południe. Tak, powiem, pewien reżyser pochwycił ten pomysł i zrobił serial Brunn Most o zwłokach znalezionych na samym środku, na granicy Danii i Szwecji. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Dr Michał Feist z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwem moim gościem. Kryminalnej Warszawie, czyli gdzie bezpiecznie, gdzie niebezpiecznie, ale oczywiście proszę słuchać nas, to nie jest tylko warszawska audycja, bo te dane, te informacje, ta rozmowa w pewien sposób też mówi o w ogóle o tym, co się dzieje z miastami i z Polską.